Nie uwierzycie, co się stało w poprzednim odcinku. Odnaleźliśmy owieczkę Lucy. Więc moi drodzy, dzisiaj każdy z was, bez wyjątku, bo to jest mega wyjątkowy odcinek, zostawia łapkę w górę. Słuchajcie, dobijmy pod tym odcinkiem 20 tysięcy łapek w górę. Wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ w dzisiejszym odcinku poproszę Boga, by pozwolił Lucy mówić. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja i zobaczymy, czy uda nam się coś takiego zrobić. Więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mamy Lucy. Dzień dobry, Panie Boże, dzień dobry, Lucy, w końcu znaleziona. Jezu, zobacz, udało nam się znaleźć mojego malutkiego baranka. Ale co to za skrzynka, Lucy, co ty tu masz? Wow, nie wierzę, diamenty. O, emeraldy! Czy ty myślisz, że Lucy to właśnie zebrała specjalnie dla ciebie? Nie wiem, czekaj. O kurczę, mam żelazne itemy, złoty tutaj, odblokowało mi się receptura. No dobra, Lucy, chodź za mną, chodź, chodź, słodko. Chodź, idziemy, chodź, piękna. Dobra, okej, musimy się stąd jakoś wydostać, tylko nie wiem w jaki sposób. Dobra, okej. Jesteśmy! Ale pro place! Widziałeś to? Jak kozacko, Panie Boże, widział Bóg to? Nie mogę. Lucy, po prostu my tak tęskniliśmy za tobą i nie, nawet sobie nie wyobrażasz, co się działo po teleportacji. Spotkałem nowego youtubera, który jest tutaj razem z nami w niebie, ale po prostu musiałem od niego się odłączyć i ciebie odnaleźć. O, Lucy nawet kręci głową, patrzcie, chyba zadowolona. Ej, Lucy? Ej, bo Panie Boże, a ciekawe, co by się stało, gdybym dał jej tabliczkę, czy ona by potrafiła odpisać? Znaczy, wiesz, mi się zdaje, że to jest dosyć realne, że tak powiem, ale no... Musimy się sprzegować, tak naprawdę. Lucy, jeśli tęskniłaś, weź spróbuj napisać tą tabliczkę, zobaczymy, czy jej się uda zrobić. Weź tutaj postaw. Uwaga! Wow! Patrz! Patrz, pisze! Ciekawe, co ona tam napisze, dobra. Bardzo. Bardzo! Lucy, ty umiesz takie rzeczy robić? O kurde, ale sztos! Dobra, ej, słuchajcie! Moi drodzy, czy chcecie, żeby Lucy gadała? Musimy zapytać Pana Boga. Dobra, mam dwa pytania do Pana Boga. Panie Boże, mam dwa pytanka do Pana Boga. Czy dałoby radę, żeby dzień się zamienił, bo jest strasznie ciemno, a nie chcę, żeby owieczka Lucy była smutna, bo od razu w nocy. Lucy, gdzie jesteś? Chodź, chodź, chodź do nas, chodź, chodź. Gdzie ona jest? O, tutaj jesteś, Lucynko! Dobra, Panie Boże, a kolejna sprawa jest taka. Czy Bóg w końcu by potrafił zrobić, żeby Lucy rozmawiała? Zobaczy Bóg, jak ona się tutaj biedna nie może dopatrzeć. Jak ją widzę, aż mi się na serduszku mięciutko robi, ale no, dobrze, matronerze. Tak jak mówiłem, jak zrobisz dla mnie parę zadań, jak się wykażesz się swoim męstwem, swoim poświęceniem dla owieczki Lucy, bo to będzie naprawdę bardzo ciężkie wyzwanie, no to myślę, że... Że tak, wywiąże się. No dobra, okej, okej, bo pamiętam, bo miało być ostatnio 25 tysięcy łapek w górę, było 24 tysiące, więc bardzo, bardzo blisko. Prawie, prawie. Czyli co, pod tym odcinkiem ile ma być, żeby to taki efekt był, się zrobił? Nie wiem, 15 tysięcy może być? Może być 20, 20. 20, ej, dobra, pomóżcie mi, kurczę, musimy dobić te 20, bo Lucy, Lucy, chodź, słodko, chodź, 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 idziemy, 20 dobra. 20 tysięcy jest taką fajną liczbą, mi się bardzo podoba, nie wiem, jak dobra, mi się podoba. Dobra, to, Panie Boże, co będziemy dzisiaj robić, jakie mam zadania do wykonania? Dobra, matrunerze, to może zacznijmy od tego, łatwe, trudne, czy najtrudniejsze zadanie na sam początek. Łatwe, łatwe, na sam początek, łatwiutkie. No dobra, z racji, jeśli Lucy ma gadać, jeśli ma mówić, no to też musi na czymś spać. Musisz znaleźć, musisz zrobić dla niej jakieś takie wygodne łóżeczko, w którym Lucy będzie mogła sobie również spać. Co ty na to? Łóżeczko? Łóżeczko? Ale ja przecież nie wiem, jak się buduje, przecież nie zrobię takiego zwykłego, minecraftowego, ona nie będzie mogła spać. Ty pójdziesz za... chodź za mną, dobrze? No. Dobra. Chodź za mną tutaj kawałek. Lucy, Lucy, poczekaj, chodź tam troszeczkę, nie, poczekaj. Albo poczekaj, bo... dobra, Panie Boże, co Bóg tak, wymyślił? Stój w tym miejscu. Gdzie? Tutaj? Tak, w tym miejscu. No dobra, i co? Buga, buga na czary Pana Boga, matrunerze, wow! Boże, przepisy! Co... Wow, co ty robisz? Boże, co ty robisz? O kurcze, co się wydarzyło w tym momencie? No wiesz, jak mam boskie umiejętności, to mogę dzięki tobie, mogę dzięki mnie, będziesz mógł teraz już wiedzieć wszystko, jak się kraftuje. Wow, naprawdę? Ej, słuchajcie, będę wiedział, jak się co kraftuje, ale w jaki sposób? Ja mam, jak to mam zrobić? Mam jakąś książkę, czy co, jakieś przepisy?
Wiesz co? Jak otworzysz sobie swój crafting, taki tak ten stół do robienia różnych rzeczy, to wtedy wszystko stanie ci się normalnie jasne jak słońce. Zobaczysz. Zaraz. Naprawdę? Ej, to będę znał wszystkie receptury? Wow. Dokładnie. Okej, okay. No dobra, dobra, ja spróbuję to zrobić. Ej, musimy zrobić crafting, Lucy, szybko, szybko, bo ja się nie mogę doczekać. Mam zrobić dla ciebie łóżko. Okej, okay, dobra, Lucy, mamy zrobić dla ciebie łóżko. Zabrałaś mi, Lucy! O kurczę, dobra, dobra, ja zabiorę sobie. Okej, okay. Robimy crafting, słuchajcie, robimy crafting. I co w tym momencie? Mamy crafting, pięknie, pięknie, ładnie. Dobra, Lucy, w tym domku sobie będziemy siedzieć. Okej, okay. I to jest wiekopomna chwila. Uwaga! Wow, co to jest? Patrzcie po prawej stronie, tu jest napisane pozdro od Boga. Panie Boże, mam coś takiego. Zobaczy Bóg. Ej, ja mogę tutaj craftować, o co kamen? Co to jest? Jak to wywalę? To są jakieś bloki. Ej, czy to jest creative? Że ja mogę tutaj korzystać z tego? Nie wiem, na przykład diamentowy miecz chcę. A nie, to jest pokazane, w jaki sposób się konstruuje. Tu jakieś kowadło. Panie Boże, a czy można skraftować na przykład złotą marchewkę? Można. A jajko przywołujące? Ale jeśli chcesz coś skraftować, to pamiętaj, że musisz najpierw zdobyć potrzebne ci przedmioty. Nie może być za łatwo oczywiście. Okej, okay, dog bed. Ej, dobra, to jest dla psów, ale dla Lucy pewnie też wystarczy. Ej, ja muszę mieć co? Ja muszę mieć... Z tego co widzę, muszę mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem drewna i dwie wełny. Siedem drewna i dwie wełny. Dobra, bierzemy to. O nie Boże, musimy to ogarnąć. Musimy! Lucy, czy masz wełnę? To sobie ogarnię, ja tutaj idę tobie przygotować kolejne zadanie. Co ty okay. Na to masz, że? Dobra, dobra. Ej, tu tylko dwie wełny jeszcze potrzebuję. Tutaj mamy jakieś. Okej, wezmę je. Raz. I dwa. I pięknie, pięknie, ładnie. A Lucy wełnę rozkłada tutaj ten. Właśnie, ty dawałeś mi wcześniej informację, tak Lucy? Tak? Patrz, głową kiwa, odpowiada, ale kozak, dobra, robię jej łyżeczko. To, co Bóg chciał, słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy... Okej, okay. Lucy? Lucy? Co to jest za nasionka jakieś? Proszę bardzo, to jest twoje nowe wyrko. Wow, kozak, patrzcie na to. Ej, ale sztosik. Ej, ona może w tym spać. Podoba ci się, Lucy? Kozak. Panie Boże, zapraszam, zapraszam, zobaczy pan Bóg. Ale super łóżeczko. No, mamy zrobione eleganckie łóżko, proszę bardzo. Lucy, podoba ci się? Pomachaj główką. O, tak, tak, podoba się, dobra. I co dalej? Co dalej? No to myślę, że teraz przejdziemy do zadania, które będzie troszeczkę trudniejsze, ale to nadal nie będzie najtrudniejsze zadanie. I chodź za mną, to ci wszystko po drodze opowiem. Słuchaj. Okej, okay, idziemy. Słyszałem, bo w sumie obserwowałem cię przez całe twoje życie, że nawet w parkurach coś tam ładnie umiesz skakać. No, coś tam się skakało, coś tam się skakało. A co, jest tutaj parkur jakiś? Tak. Chmurkowy parkur, tylko uważaj, bo tam te niebieskie bloki, jak już wiesz, to one wybijają cię w powietrze. Wow. Musisz wejść do góry. Diamenty! Wow! To jest tylko, żeby było wejście. Pamiętaj. Dobra, to ja tutaj wbijam, a wy poczekajcie na dole. Okej, okay. Będę musiał zrobić jakiś parkour. Wszystko dla ciebie, Lucy. Lucy, tylko nie wchodź tu. Patrzcie tam z tego, z mostu, Lucy. Jesteś gotowa, Lucy, to dla ciebie, żebyś mogła mówić. Dobra, Panie Boże, lecimy? Z koksem? Widzisz, Lucy, jakie poświęcenia on tutaj dla ciebie robi? Dobra. No, patrzę. Uwaga. Wow, a dobra. Przeskoczył. Ej, co jest gra? Ale co się dzieje? Ej, ja nie wtapiam się w chmury. Czemu? O może... kurczę. Panie Boże, co Bóg zrobił ze mną? Poczekaj. Wow, dobra. Jak to się dzieje? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Dobra, ej, ja mogę po chmurach chodzić. Panie Boże, jak Bóg to zrobił? To chyba ta moc. Chyba z moją mocą dałem ci troszeczkę jej za dużo. Ale no dobra, to okay. Potem załatwimy na trenerze. Dobra, skakujemy po... Uważaj, bo tutaj jest dosyć dziwne to jest. Wow. Dobra, piękny skok. I teraz tutaj. Do góry. O, pięknie i dalej. Dobra, i wyżej. I co dalej? Tam jest ostatni bloczek. Ten ostatni. Dobra. I teraz na dół na ten fioletowy. Wow, na ten fioletowy? O kurczę, dobra, lecę! Wow, co to się wydarzyło? Boże, widział Bóg, co to się stało? Jak to możliwe? Lucy! Gdzie? O, jest! Lucy też skakała chyba, bo jest na górze. Chodź, Lucynka, ja cię złapię. Chodź, skakuj. Na mnie, dawaj. Chodź. Trzy. Wow! Dobrze. I co, ma trener jest zadowolony ze swoich osiągnięć póki co? Ty no,
Przepięknie, przepięknie, jestem zadowolony, ale już się nie mogę doczekać, by Lucy zaczęła mówić. O, kwiatka dostałem, dziękuję ci, dobrze, dziewczynko. Teraz mamy, teraz pogadajmy jak prawdziwy mężczyźni. Dobra. Wiesz, skoro masz zamieszkać z Lucy, która umie mówić, to już to wiesz, to jesteś skazany na to, że Lucy może coś nie podobać, wiesz o co chodzi, nie? No. To w tym momencie musisz zrobić dla was jakiś fajny domek, który będziecie sobie razem z Lucy mieszkać i ja zaakceptuję, czy ten dom będzie odpowiedni dla Lucy, a jeśli będzie, no to oczywiście wywiążę się z Lucy. O kurczę, domek? No dobra, ej, no to chociaż tylko tak na szybko coś wymyślę. Gdzie jest ten domek nasz? Tutaj byliśmy, nie? O, gdzie jest ten domek, co ten było łóżko? Panie Boże. Tu jest chyba. Tutaj jest. O, tutaj, dobra. Idziemy i tu będzie nasz domek. No dobra, to ja... Ale musisz go pamiętać, musisz go przerobić i jakoś fajnie urządzić. No dobra, to coś tutaj wymyślę. Słuchajcie, będziemy musieli skraftować parę rzeczy. Na przykład, nie wiem, co by tu zrobić? Zobaczmy, na przykład jakieś łóżko albo coś takiego. Patrzcie na to, jak to się robi. Dwie skrzynki musimy mieć i trochę desek dębowych. Dobra, ogarniamy to. Ej, bo jak, słuchajcie, w tym momencie będziemy mieć ten domek, to mega, mega kozacko. No to słuchajcie, mam trochę drewna, kozacko, bo możemy sobie teraz trochę pokrafcić. Okej, robimy, słuchajcie, po prostu na pewno skrzynkę. Robimy skrzynkę i coś takiego naokoło. Czy to wyjdzie? Tak! Wow, patrzcie na to! O, coś mega, super. Czy tu można coś chować? Jak? Jak to możliwe? Niemożliwe po prostu, patrzcie! Lucy, widzisz to? Znowu ten dźwięk! O kurczę, Panie Boże, jak mi idzie? Jak mi idzie? Póki co masz na jedną szafkę, może jakiś dywan byś zrobił, chociaż biały. Nie wiem, ja bym chciał krzesła zrobić. O, zrobimy krzesła, patrzcie w jaki sposób się robi krzesła. Okej, ja od razu krawcę. Dobra, bierzemy, zrobimy kilka krzesełek, tak żeby Bóg mógł usiąść jeszcze ze mną. Dobra, weźmiemy, zrobimy tu krzesełko. Zrobimy tu krzesło, tutaj, okej, i czy można jakiś stół zrobić? Zobaczmy, czy jest napisane table, okej, stolik robi się w taki sposób, a, czyli prosto, okej, robimy to, pyk, i co? Jest, proszę bardzo, stolik! O, jakie kosackie rzeczy mamy tu, Panie Boże. To jest prezent ode mnie, możecie sobie zjeść, jeśli będziecie głodni oczywiście. Wow, co tam było? To było ciasto. Ciasto? Okej, okay, mam ciasto. Wow, Lucy, patrz, możemy sobie wszamać. Kozacko. Dobra, Panie Boże. Tylko na razie tyle byśmy... O, co tu jest napisane? Jedzonko, Lucy! Ej, dobra, Panie Boże, kiedy to zrobimy? Kiedy to zrobimy? Kiedy ona będzie gadać? Kiedy? Już noc, a ty faktycznie wywiązałeś się ze swoich zadań, które ci poleciłem. No i super, właśnie na tym mi zależało, żeby to ogarnąć, nie? To teraz pytanie do ciebie. Czy chciałabyś zacząć w końcu mówić? Ale ja nie widzę, Boże, niech się Bóg odsłoni trochę, odejdzie. Lucy jest za blisko. O, Lucy jest zadowolona, chce gadać. O Jezus, matka! Nie mogę się doczekać. Wow, co tu się dzieje? Zobaczcie na to. Dobra, ja się oddalę. Proszę bardzo, Bóg podleciał, słuchajcie. Co tu się dzieje? Co jest grane? Wow! Co jest grane? Zobacz, jakaś wichura się zrobiła. Halo? Dobra? I co w tym momencie? Czy ty, Lucy, możesz... Lucy? Słyszysz mnie? Lucy! Możesz mówić? Halo? Matruner, słyszysz mnie?